Lecimy, tak. Urodziłem się w 1948 roku, w roku połączenia paperu z PPS-em na ulicy Koszykowej w Warszawie, a ja się urodziłem w Poznaniu. Zainteresowania plastyczne, chyba tak jak pamiętam, miałem od zawsze. W związku z tym rodzice skierowali mnie do Liceum Plastycznego. Obecnie imienia Piotra Potworowskiego, mojego ulubionego malarza, który tam w Kępnie, pod Poznaniem na swoją posiadłość. Liceum skończyłem, zresztą to było bardzo dobre liceum, szczególnie dobrze pamiętam pana profesora od kompozycji, który właściwie ukształtował taką moją wizję plastyczną i dbałość o kompozycję, o, o, o dobór odpowiednich kolorów przy projektowaniu prac. Liceum skończyłem w siedemdziesiątym… roku i dlaczego zdawałem do Krakowa? To jest… Zdawałem do Krakowa dlatego, że y, miałem przyjaciela w klasie, Hieronima Neumana, który zainteresował mnie filmem animowanym. Prawdę powiedziawszy. Bardzo mnie to wciągnęło. On takie pierwsze próby jeszcze w liceum robił za pomocą kamery ósemka. Jakieś takie yy, działanie to były bardziej kukiełkowe niż, niż rysowane. Yy. On zdawał do szkoły filmowej. Ja postanowiłem zdawać do yy, Krakowa, bo tutaj była pracownia filmu animowanego, jedyna pracownia w Polsce, która na wyższe uczelni prowadziła taką pracownię. Oczywiście wcześniej się zainteresowałem się różnymi filmami animowanymi, szczególnie utknął mi w głowie Piotr Kammler, którego do dzisiaj bardzo cenię. To była taka niedoceniona postać w filmie animowanym w Polsce. No i oczywiście dotknąłem się wtedy pierwszy raz filmem Czekały syn. Nie syn, to chyba był ptak. On chyba był dodatek przy filmie Pogarda z Brigitte Bardot, to znaczy poszedłem na ten film, nawet nie idąc, właśnie z Hieronimem Neumannem na, w czasie studniówki naszej. No i egzamin się powiódł, dostałem się na Akademię, ale cały czas na Wydział Malarstwa. No to wtedy oczywiście było to dosyć trudno. Dostać się było bardzo dużo kandydatów, chyba 28 na jedno miejsce, ale jakoś mi się udało dostać na tą na akademię. Może dlatego, że byłem z Poznania. Bo oni potrzebowali, oni głównie mieli nabór kandydatów z Jarosławia, z Wiślicza, tutaj z tych podkrakowski zakopanego. Dostałem się na tą akademię i po marcu. W 1968 roku, w maju byliśmy na zajęciach na ulicy Kanoniczej. Yy, zajęciach z perspektywy, rysowaliśmy perspektywę tej ulicy. Została nas tam burza i schowaliśmy się do studia filmów animowanych, bo tam wiadomo było, że Urbański jest ze swoimi tymi. No Jak tam siedzieli, on nam jakieś filmy pokazał. Wtedy chyba yy, Kumala robił film, Metamorfozy. To się wtedy tak nazywało. Później on to jak gdyby zmienił na, na krzyże. I ja wtedy miałem to są jakieś takie szkice animowane. Pokazałem Urbańskiemu. On mi od razu dał pulpit, dał mi kalki. I mówi to tutaj zrób coś, jakąś animację. i… No to pojechałem do domu, że zrobiłem to przez jakieś dwie noce. Siedziałem, rysowałem, przyniosłem. On to nakręcili konturówkę. Z tego, bo to się wtedy jeszcze robiło no, na konturówce, na ta czarno-białej taśmie i to no, była dosyć skomplikowana. Bardzo mu się to podobało do, i na wakacje dał mi zadanie. I od drugiego roku od razu y, zapisałem się do, do pracowni filmu animowanego, będąc na malarstwie cały czas. Mimo, że nie było zgody rektora na y, chodzenie do pracowni filmu animowanego dla studentów innych wydziałów. Ale ta świetak po kryjomu z takim jeszcze drugim kolegą Andrzejem Strachem. Chodziliśmy głównie w sobotę, wieczorem. Przez całą noc robiliśmy jakieś różne no, eksperymenty, powiedzmy sobie to. Zapoznawanie się z, z ruchem, z, bo Kaziu Urbański był człowiekiem, który właśnie taką kinetykę. Uprawiał bardzo wyraźnie i głównie wymyślał jakieś, jakąś formę, i to musiało się jakoś ruszać. Później do tego zarabiał anegdotę. Chodziłem do tej pracowni przez chyba 4 lata, wtedy studia nasze trwały 6 lat. Przez te lata później Kazio Urbański gdzieś po w komplik z rektorem, wyjechał do Szwajcarii na 2 lata, pracowni Janczak z Rajnochem. No i. Na, chodziłem tam jeszcze chyba przez piąty rok. Szósty rok to był rok dyplomowy, w związku z tym już nie chodziłem. Ale miałem kontakt cały czas z Urbańskim. Pamiętam, żeśmy jakiś taki projekt przygotowywali już na szóstym roku, jak byłem, nie wiem czy to wypaliło, czy nie. W każdym razie on wtedy prowadził negocjacje z Warszawską Akademią, i tam chciał utworzyć pracownię. Plastiki kinetycznej. No i zaproponował mnie na asystenta. Ja jeszcze nie miałem dyplomu. Jak zrobiłem dyplom, pojechałem do Warszawy, zgłosiłem się do rektora i do Szajny, bo to było przy katedrze scenografii. Podpisałem umowę, zamówiłem sprzęt, i w sierpniu kolega, taki, którym no do dzisiaj się bardzo przyjaźnimy, na wspólny samochód mieliśmy przez jakiś czas, Adam Świękowski. Yy, zadzwonił do mnie i powiedział, że Akademia zaproponowała nas na asystentów. Wiadomo, że absolwent Wydziału Malarstwa, który kończy tą… jest właściwie wyrzucony jak spadochroniarz bez spadochronu samolotu. No trzeba się samemu radzić, a praca na Akademii zawsze była jakimś takim yy, elementem, który pozwalał dalej kontynuować pracę i, i zapewniał jakiś tam minimalny, swobodny byt. Ja szczególnie, że ja byłem z Poznania, Miałem albo w Warszawie do wyboru, albo w Kraków. Wybrałem Kraków, bo y, powiedziałam Koskiemu, że musisz pójść do studia filmów animowanych i tam spytać się dyrektora Olszańskiego, czy mnie przyjmie do pracy. W związku z tym, że jestem pragmatycznym człowiekiem i jest z Poznania, y, miałem y, dwa etaty. jedne na Akademii, drugi w studio. W związku z tym Zrezygnowałem. To też były jakieś takie perturbacje z Kazimierzem Lubańskim, musiałem się wytłumaczyć w jakiś sposób. No i, i zostałem w Krakowie. Zostałem asystentem, stażystą na Wydziale Malarstwa i trwałem tam przez 3-4 lata chyba 3 lata. Po trzecim roku Jasiu Janśach, który wtedy prowadził pracownię na Akademii. W związku z tym, że Rainu zdezygnował, zaproponował mi, żebym, żebym zaczął prac współpracować z nim. Natomiast, jak przyszedłem do studia, no to był taki okres, że yy, zostałem aspirantem do zawodu animatora, bo wtedy były takie stopnie. Animowałem jakiś film. To znaczy, dobrze, bo to była animacja klasyczna, także trzeba było w tym zacząć. Yy, no, Działać na zasadzie takiej, że to się później przydaje, bo opanowuje się rzeczywiście bardzo precyzyjnie to, co chce się uzyskać i to, co chce uzyskać. reżyser tobie tłumaczy, więc musisz się podporządkować absolutnie. Więc byłem tym animatorem, aspirantem do zawodu animatora. Animowałem chyba film, już nie pamiętam, to był Mieczysława Poznańskiego z Bielska, taki operator przyjechał. A jeszcze wracając do tego studio filmu animowanych. 14 stycznia w 1974 roku uzyskało samodzielność. Przestało być filią studia warszawskiego. No i wiadomo, że chciałem zadebiutować. No to przygotowywały scenariusz. Oczywiście debiut musiał być filmem dla dzieci. Studio filmu animowanych było. Film, studiem filmów autorskich, gdzie reżyserzy byli właściwie autorami scenariusza, plastyki często też sami animowali. No Trzeba było w, myśli, w związku z tym, że jestem człowiekiem takim, który się interesuje techniką, technologią, astronomią, kosmosem, fizyką, zresztą brat mój fizykiem, e, wymyśliłem film Awaria, pierwszy film. Opiekunem był Ryszard Czekała, który mi bardzo pomógł, bo właściwie ustawił mi ten film dramaturgicznie. No i ten film właściwie w 85% sam zanimowałem. To był film gdzieś 11-minutowy. Film… No były perturbacje przy tym filmie, bo jak jechałem, wtedy też zapoznałem się z Markiem Wilczyńskim, który później został takim jak gdyby moim nadwornym kompozytorem. Autorem muzyki do filmów. Jechaliśmy na nagranie do Bielska, mieliśmy katastrofę samochodową, musieliśmy tak. No i wtedy, oczywiście, studio działało w, w ramach gospodarki socjalistycznej, trzeba było wykonywać plany. Mój film był w planie, wypadł z planu, no bo była ta awaria. Zapłaciłem jako jedyny w historii studia kary umowne. No ale film dostał trzy nagrody w Poznaniu, gdzieś w tym. Oczywiście, ja nie wiedziałam, gdzie ktoś tam pojechał do Triestu, tam dostałem od Włochów nagrodę, później jakoś tam na nagrodę Wasilewskiego, też taka była. No i wtedy już miałem jakiś tak, taki spokój, i no, zacząłem przygotowywać drugi film. Drugim filmem był film taki, który trochę odświeżyłem z czasów studiów, to był film… Oparty na y, takim cyklu 10 faz galopu konia. W ten sposób wymyśliłem sobie film z puentą konia na biegunach na końcu. Film Ryszard Czeciny, no bo tam pada słynna sekwencja Królestwo za konia. No to dostał konia na biegunach. Ale tam zastosowałem, bo wtedy dostaliśmy nową kamerę, genialną kamerę, którą Kubrick też wykorzystywał. Chyba najlepsza kamera trikowa, jaka wtedy była Kras stworzona przez inżyniera w Niemczech Zachodnich, w Berlinie Zachodnim. No i, i wtedy właśnie wędrująca maska, którą później wykorzystywał i tak genialnie opanował Rybczyński. Też chciałem się w tej materii sprawdzić, właśnie wykorzystałem. A równocześnie wykorzystywałem te swoje takie doświadczenia slajdowe, bo preparowałem slajdy z dwóch rzutników, puszczałem, nawet zrobiłem z tego dyplom do malarstwa, znaczy jako anek do dyplomu. Do muzyki Pink Floyd Amagama, który jest moim ulubionym zespołem do dzisiaj. No i powstał ten film. Później jeszcze równocześnie przygotowywałem film pod tytułem Przypadek. Taki właściwie zupełnie. No i teraz taką refleksję mogę się podzielić, że właściwie każdy mój film, jak oglądałem kiedyś, te swoje filmy zrobiłem, każdy jest w innej plastyce, każdy jest trochę inną metodą zrobiony. No bo po prostu musiało mnie coś zainteresować, coś mnie zainspirować, bo wcześniej oprawiałem malarstwo intensywnie. brałem udział w wystawach, w różnych konkursach i, i pewne elementy z właśnie z malarstwa wykorzystywałem czy tam jakieś takie eksperymenty, jak to mówi Rybczyński, wynalazki. Wykorzystywałem trochę w filmie, trochę, trochę z z filmu do malarstwa i to tak właśnie się nawzajem zazębiało, jeśli chodzi o. O ten. O tą moją działalność. No i później po, były następne filmy. No studio, jednocześnie yy, pracując w studio, tak jak mówiłem, przeszedłem w, po trzech latach pracy na Wydziale Malarstwa, przeszedłem na Wydział Grafiki, do pracowni filmu animowanego. No i z Jasiem Jańczakiem, żeśmy tam yy, mieli kilku fajnych studentów, Słuszkiewicza, Longina. Gibi, no i słynnego Ola Sroczyńskiego, który oczywiście też był zabawnym człowiekiem. Pamiętam przyniósł nam na pierwsze spotkanie trzy potężne albumy z dowcipów swoich. Takich no właściwie każdy można było, można było zanimować. On zresztą był też taką deską ratunków, jak już powiedziałem wcześniej. Yy, yy, Studio działo w ramach gospodarki socjalistycznej i planowej. No, trzeba było te filmy wykonywać, te plany. Jak Niektórym kolegom się filmy przeciągały. W związku z tym Olo był taką deską ratunku, bo potrafił wymyślić film bardzo szybko i, i ten film… Zresztą opanował świetną metodę taką, też wymyślił swoją własną, tak zwaną wazelinową. Miał siostrę we Francji, dostał od niej jakieś kolorowe… Świetne y, czasopisma. Wycinał zdjęcia, robił jakiś taki kolaż i później smarował wszystko wazeliną. I te elementy wycinankowe, które zawsze było z morą, że trzeba było na jakimś autokicie przyklejać do szyby, czy jakieś takie, żeby się nie odginało, bo to światło świeciło. W związku z tym on miał genialną metodę, wszystko się trzymało, nie było żadnego cienia i bardzo szybko to animował, bardzo sprawnie to animował. Te wycinanki głównie robiły właśnie takie te, te, te wycinankowe. Szybko rysował. No, i oczywiście to był wulkan pomysłów i dowcipów. Także on też się pojawił. Później, no nie wiem, teraz może, czy mówić dalej o, o, o swoich filmach, tak? Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, mogę trochę w, w chronologii ale po, po tym przypadku, on zresztą był w Annecy, ten film. Generalnie nie dbałem nigdy o to, gdzie ten film był, czy był gdzieś pokazywany. Skończyłem film, miałem spokój. Nie, nie, nie interesowałem się w szkole, było w gestii yy, yy, tak zwanej redakcji, która ewentualnie wysłała, jak się naciskało gdzieś. A nie. Ja w ogóle nie dbałem o to, bo, bo głównym moim zajęciem, to, to ja też powiedzieć. Było malarstwo, bo malarstwo pozwalało mi działać samodzielnie. Film to jest jednak praca zespołowa i trzeba iść na, cały, na różnego rodzaju kompromisy. I ja jestem człowiekiem, który rzeczywiście nie potrafi do końca egzekwować to, co chce, i te kompromisy mi rzeczywiście czasami przeszkadzały, no ale no, trudno, już tak, taki, taki mam charakter. Nie potrafię egzekwować. I dlaczego filmy na ogół, raczej pisam scenariusze sam? że na ogół sam animowałem, oprócz tych filmów pełnometrażowych, które robiliśmy też pod hasłem ratowania studia, bo trzeba było, to był, to był taki okres, poskoczyłem trochę, jeśli chodzi o lata. Ale wracając do tego przypadku, po przypadku zrobiłem chyba, już nie pamiętam, który z tych filmów, albo Hamleta, Albo no to Hamleta zrobiłem też dlatego, że taki kolega operatora wymyślił urządzenie, które nam sterowało znakomicie kamerą w poziomie i w pionie do, do, do jeżdżenia. I można było wtedy tak sobie wymyśliłem właśnie tego Hamleta. No i też tam był wykorzystany Kras. Później robiłem, uwaga, idzie nowe, taki film. W stanie wojennym zrobiłem samogłoskę, to taki polityczny film, trochę, właśnie o połączeniu ppr z PPS-em, który prowadzi do przepaści Lenin unoszący przez balonik taki. Ja Wałęsa wychodzi, zatrzymuje, z wąsem facet, no ale też jest zarażony tą, tą sowietologią i ma tę literkę E. Połączenie LSF na plecach. No i później była opcja zerowa. To był film taki, który powstał też na bazie MacBridge'a. Którego, znaczy, to był też genialny facet, jak się okazuje. Widziałem się niedawno, że Bacon też z niego korzystał, malując swoje rzeczy. Wymyśliłem ten film głównie na poligonie, bo, bo myśmy wtedy chodzili w studio wojskowe. I, po pierwszym roku, w 1968, pojechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego na poligon. Tam byliśmy katowani, bo to byli studenci, bo był marzec, po marcu, więc w związku z tym chłopcy ze szkoły oficerskiej dawali nam w kość nieźle, a byłem z dosyć niezłą ekipą, bo był materna z nami, był Tomek hołusik yy, także to był taki zespół, no i cała ta szkoła, bo to były szkoły aktorskie, Komasa, Wiesiu, jego syn później taki, też był z nami. No ale i tam pamiętam oglądałem tych oficerów, którzy z tymi orderami cały czas paradowali, i wymyśliłem sobie, że taki order właściwie obrócony nogami tworzy nagrobek, no i mięso armatnie my, jako żołnierze, tam szkoleni cały czas w sposób bezsensowny przez jakichś takich ćwierć inteligentów. Bo w międzyczasie była inwazja na Czechosłowację, oni zrobili nam wykłady, dlaczego państwa Kładwarszowskiego wkroczyły i tak dalej. No to były zabawne pytania, odpowiedzi. No i ten film, jak przyjechałem, wymyśliłem ten film. Znaczy później w studiu trzeba było coś zgłosić, no to wymyśliłem ten film. Wymyśliłem tego Marbridge'a właśnie, którego te ćwiczenia takie, no, taką Rysiek Antoniszczak, taki też mój mi przyjaciel miał. Miał książkę Bridge'a i tam właśnie z tego wziąłem sobie, przerysowałem to wszystko na ten, później na kser, odbiłem, wycinałem, autorkitem, przekraczałem do To Trochę była robota, robiłem to na wakacjach, tą rzecz. No i tak powstał, dosyć szybko powstał ten film. Chociaż założenia były inne, no ale raczej nie było czasu bo tą maszynę, która przerabia to mięso armatnie, z której wylatują ordery, to miała być animowana. No, poszedłem, jak zwykle, mówiłem szczęście na kompromis. Nie animowałem tego, bo już nie było czasu. No i ten film rzeczywiście tak dosyć był dobrze oceniony. Nawet y, gdzieś to dostałem jakiś taki, ktoś przyjął mi… Y, na biurze politycznym byłoby ten film, bo film nazywam Opcja Zero, to była opcja Regana. nie tak. No i miałem tym chwili jechać do Oberhausen, nie pojechał, bo pani zapomniała wysłać i tak dalej. No ale takie różne przygody. Ale pojechałem do Chłeska, tam dostałem główną nagrodę, chociaż głównie to były czasy, kiedy yy, to było tak dziwnie tak się składało. To było wtedy, kiedy zamordowali popiełuszkę i dziennikarze, jak pytali, to głównie o popiełuszkę pytali. Nas. Myśmy pojechali z takim pilnującym nas, agentem, który byłem jeszcze z takim kolegą z Warszawy. Głównie chodziliśmy po, po sklepach, tak samo jak byłem z Julem Antoniszczakiem w Oberhausen, to on mówi, nie proszę pana, bo on do wszystkich mówił pan, w związku z tym, że komuniści zlikwidowali panów, i on do brata mówił, proszę pana, pan tu poczeka, pan jest młody. No proszę Pana, nie będziemy chodzić na festiwal. To przecież to mamy w Krakowie festiwal. Tutaj mamy, a tu mamy wystawy Kada, wystawa Sklepowa, to jest wystawa sztuki współczesnej. Designu. No i tak już my tam chodzili. Kupiliśmy sobie aparaty fotograficzne. Mieszkałem z nim przez, przez tydzień w tym Oberhausen. No później. Po tym filmie zrobiłem chyba odbicie, później zrobiłem te, taki kontrakt, żeśmy nawiązali z, Francuz, z tymi węgrami, taką serię Drzwi, Kuszenie świętego Antoniego. To był też taki film, który chciałem zrobić, no bo żeby u, u tam uruchomić tych malarzy Bosza i, i no, Daliego, Salvadora. No później przeszedł ten okres w studiu, kiedy dyrektora zmienili, został dyrektorem Kachel, który był tylko rok, no bo cierpiał na chorobę alkoholową i sam widział, że to się bardzo zmienia, trzeba by same dbać. No i zaczęło się poszukiwania dyrektora. Jurek Kucia, który miał wszystkich w kapowniku działaczy ZSP, Swoich czasów znalazł Węgrzyna Konstantego, który był skonfliktowany w tym momencie z kantorem. No i przyszedł do nas do studia. Nie miał zielonego pojęcia o animacji, ale miał układy jeszcze, stare układy. No i to jakoś funkcjonowało. Spadł nam taki, przyjechał Żuralski z Niemiec, który znałem to nazwisko, bo w Poznaniu była taka audycja muzyczna grająca szafa. Jego brat to prowadził. Później wyjechał i prowadził audycję w Wolnej Europie, ten Żuralska. Jego brat miał układy z telewizją 2000 Wiesbaden i przyjechał, przyjął nam taki projekt, który zaczęli robić Czesi, robili już 5 lat i nie mogli się z tym filmem poradzić. Scenariusz niby był, taki założenia tego scenariusza byli wymyślone przez Czechów, no, ale nie, chcieli zmienić producenta, i od początku zacząć ten film. No i wtedy zostało mnie zaproponowane, żebym zrobił ten Wziąłem się do pomocy mojego studenta nowosławskiego Pawła. Bo to, to była w ogóle to była partyzantka czysta. W, Polsce, w Krakowie nie było w ogóle tradycji filmu klas animowanego klasycznego. Rysiek grobu Ja tam coś zrobiłem. a Na ogół się robiło albo wycinanki, albo jakieś eksperymentalne filmy. Nie było w ogóle zaplecza, był jeden animator, de facto. Nie znaliśmy całego tego ciągu, który wymaga przy filmie takim, gdzie się robi film animowany i to jeszcze pełnometrażowy. No to było po prostu porwanie się, no nie wiem, motyką na księżyc, jak się to mówi. No ale musiałam wymyślić coś, więc włożyliśmy taki algorytm to trzeba najpierw zapoznać się z tymi, którzy to robią. Pojechać tam, pojechaliśmy do hans Gika, który był przeszkolony przez Kanadyjczyków i całą tą technologię od początku znał, że trzeba wykonywać najpierw projekty, później storyboard, później według storyboardu layouty. Te layouty w kilku rysunkach, później animacje. No to zaczęliśmy to działać wielotorowo. Musieliśmy ten film zrobić w ciągu półtora roku. To był w ogóle rekord, bo musieliśmy przeszkolić animatorów. Na szczęście spadł nam yy, to była transformacja. Masze biur pod, projektowych pozbywało się swoich kreślarzy. Już zaczynały wchodzić komputery. I, no oni byli bez pracy, no, więc był nabór w gazecie ogłoszony, więc przyszli ci. Byli kreślarze, no i zaczęli się przyspasabiać. W trójkę z Romanem Gądkiem z Nowosławskim prowadziliśmy te szkolenia równocześnie. Ja wtedy, no już zacząłem się wtedy interesować komputerami. Więc prowadziłem w studio y, do rejestracji animacji, nie to, że kamerą się rejestrowało klatka po klatce na kontrastowej taśmie, później to się wywoływało, suszyło i dopiero wyświetlało w pętli. Zaczęliśmy robić to na, na takim programie, SoftMun się nazywał, na komputerze Amiga, bo to był taki komputer, który który mnie zachwycił, zresztą to był świetny komputer. Później zresztą tę metodę wprowadziłem też u Gałysza, wprowadziłem u Strzechury na Akademii, w Bielsku u Kudły. Jeździłem, bo no, Miałem rozeznanie w tej, tej materii. To nam pozwoliło dość szybko ich przeszkolić, bo mogli na bieżąco na ekranie widzieć swoje błędy, poprawiać receptę, ustawiać i tak dalej. No i ten film powstał ten film. Równocześnie pisaliśmy scenariusz. Wzięliśmy Wojtka Graniczewskiego, kierownik artysty literacki z Teatru Stół. Pomagał nam w tym napisać mi ten wspólnie ten scenariusz Wilciński nam przy tym pomagał, nawet wymyślił nazwę psa Cyngiel myśliwskiego. Także że, 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 yy, no była to taka oczywiście Orka na Ugorze trochę, bo film oczywiście no nie mógł być rewelacyjny, ale Niemcy byli zadowoleni. Zresztą prowadzili taką y, przestrzenną y, dekorację na kilku planach. Y, taki mieliśmy świetnego takiego inżyniera, który zbudował nam też te, te świetne stanowisko, gdzie ma, kamera mogła suport jeździć w poziomie, w pionie, przesuwać się w, w, w trzech płaszczyznach. Dzięki tej kamerze i temu wy, wymyśliłem też film y, Koniec świata, gdzie, gdzie był obrót kamery. Chociaż to, to wcześniej wykorzystał obrót czołówki w kamerze, wcześniej Kubrick, a później Rybczyński, w droga do sąsiada, jak tą czołówkę robił. No, tak w, się Rybczyński też cały czas mi siedział w głowie, bo to był przyjaciel Kirka Neumana, razem studiowali w szkole filmowej. I rzeczywiście, tak jak analizowałem jego filmy, to filmy jego powstawały. Oczywiście głównie brały się z pomysłu techni technicznego, możliwości kamery. A później do tego dochodziła albo była anegdota, albo nie. Tak, jak na przykład w czwartym Wymiarze, świetnym filmie, który ty wymyślił rzeczywiście y jeszcze w szkole filmowej, jak mówił mi, opowiadał. Po Olszańskim Andrzeju dyrektorem został na rok, tak jak mówiłem, Leszek Kachel. On sam zrezygnował, bo widać, że nie jest w stanie podołać tym nowym wymaganiom, które były stawiane przez studiami, kiedy wchodziliśmy w tak zwaną gospodarkę rynkową. Ogólnie mówiąc, powstał wtedy hmm, przedsiębiorstwo produkcji, dystrybucji filmów, czy PDF, i oni rzeczywiście tam. Była komórka, która przyznawała jakieś środki, ale trzeba by było samemu też wypracowywać, przygotować, szukać jakichś zleceniodawców itd. i tak dalej. Skończyły się te, te dotacje, znaczy w tym sensie, że trzeba było teraz za żywą gotówkę kupować materiały do, do filmów. Taśma filmowa pojawiła się nowa, yy, japońska Fuji, czy Kodak amerykański. Po, zdał sobie sprawę, że nie da rady. No, i zaczęliśmy szukać dyrektora. Wtedy pamiętam, to było jeszcze, tuż ten przełom taki był, jeszcze funkcjonował, jeszcze Kłaśnieński standardu nie wyprowadził. No i jak tak mówiliśmy, Jurek poszukał w Knotesiku, spotkaliśmy się w Komitecie Wojewódzkim, żeby dyrektora. I wtedy padło takie zdanie, które do dzisiaj pamiętam, które podejrzewam, że cały czas jeszcze funkcjonuje w sferze politycznej. Jeden z tych sekretarzy. Nie pamiętam, który powiedział nam, No, mamy tutaj w rezerwach komitetu takie osoby, ale nie ten mówi, ten, ten będzie w filharmonii, tamten gdzieś. No i żeśmy żadnego nie wybrali. No i wtedy pojawił się Węgrzyn, bo Węgrzyn, kanton miał na kanoniczej też swoją siedzibę. I tam jakiś były Jurek wiedział o tym, no i zadzwonił do Węgrzyna. I Węgrzyn powiedział bardzo dobrze, przyszedł, zorientował się. No i zaczął funkcjonować, to znaczy on miał jeszcze jakieś takie w ministerstwie, bo przecież wcześniej był dyrektorem departamentu plastyki. Pamiętam, jaki popłok był, jak jeszcze byłem na malatwie, jak przyjeżdżał Węgrzyn, to wszyscy nowosielski, Rzepiński, Taranczewski, wszyscy tam... Yy, mówili Węgrzyn, Węgrzyn, bo on chodził po pracowniach, kupował dla ministerstwa obrazy i niektóre brał dla siebie. Jak, później, jak u niego byłem, to oczywiście ma niezły zbiór. zna się na tym, rzeczywiście to był taki zaangażowany, ale też wiedział, że nie podoła. Po tej lisicce, którą żeśmy zakończyli sukcesem, tak jak mówię, Niemcy to przyjęli, no wiedział, że nie da rady. No i trzeba było kogoś znaleźć. I wtedy pojawił się Janusz Solarz, który był równocześnie doradcą rektora na Ujoci. On skończył prawo, nie, ekonomię skończył, a sprawa się doktoryzował tam, prawa autorskie, coś tam, jeśli dobrze pamiętam. No i rzeczywiście był bardzo taki rzutki, był, był energiczny. W międzyczasie myśmy zostali wrobieni w takiego Węgra, który przyjechał z jakimś projektem i wydziwiał nieprawdopodobnie prawdopodobnie. On jako tłumacz występował Solarz. Bo bo trzeba było bardzo płynnie mówić po angielsku z tym, tym Węgrem, który mieszkał w Norwegii, jakiś projekt norweski, to oczywiście nie wypaliło ten film nigdy nie powstał. I Solasz to uciął, jak przyszedł, jak został dyrektorem. No i zacząć trzeba, trzeba szukać, co, co tu robić. No bo wiadomo, no już nie było tego, że się robiło do planu, te filmy zgłaszało, no trzeba było szukać jakichś zleceń. Wtedy pojawił się właśnie Paweł Nowosławski z Graniczewskim i wymyślili taki scenariusz, Duch Lasu, się ten film nazywał. No i to zaczęło być przebranżowienie. Solas zwolnił wszystkich, to znaczy reżyserów, którzy mieli tam jakąś gotowość, ale nie pracowali, no to powiedział że to jest słusznie, no, że no nie ma co trzymać ludzi i płacić za darmo. Jak będą potrzebne, to się ich wynajmie. Wkładzą to nową jak gdyby, gospodarkę. Ja się wtedy zwolniłem, bo dostałem propozycję pracy w Maszachabie. To mnie o tyle interesowało, że tam pojawił się w, 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 studio, w studio telewizyjnym studio y, M. One przez chwilę funkcjonowało, ale miało znakomity sprzęt. No, jeśli chodzi o, 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 o bety, y, ten zestaw montażowy, kamery, no i przede wszystkim było to, że Mieli, wprowadzili tam, oczywiście omijając ustawy kokomu, to który zabrania wprowadzania wysokich technologii do krajów postkomunistycznych, prezes Paluch, przez swoje jakieś kontakty chyba kościelne, sprowadził silicona, silikonografii komputer. No i to było, rzeczywiście, no, to był topowy komputer. Spielberg wykorzystywał je w Parku Jurajskim. Firma że są też później padła, ale, ale w te, na ten czas była rewelacyjna, rewelacyjny proces, rewelacyjna karta graficzna i znakomity francuski program do 3D um, Softun. Nie Softun, tylko Soft Image. Softon to był na Amigę. Laco Adami, który wykonywał scenografii wirtualne na Amidze, przyjechał i podziwiał ten komputer. Oczywiście, był nieprawdopodobnie szybki. A możliwości tego programu 3D no, były, jak na, dla mnie na owe czasy, no, fascynujące. Po prostu zacząłem się przechylać w stronę, że wolę programistów od artystów. Bo po prostu oni wymyślali coś, to tak, aby ktoś wymyślił farby, wymyślił ołówki, użył pastele i można to w ten sposób użyć. Oni wymyślali program, który można było w nieprawdopodobny sposób użyć. No i tam pracowałem przez dwa lata, bo później przyszła do mnie prośba ze studia, bo okazało się, że ten film, Duch Lasu, nie, nie, nie powstanie. Pojawił się w książce, który napisał Zieloną Polanę. Szola znalazł przez jakieś tam znajomości finansowanie z ochrony środowiska, bo to miał być taki film ekologiczny, no żeby ten film zrobił. Przyszła prośba. Coś zaczęło się tam w tym, tym aby już wtedy, że tak powiem, kitłasić, zmieniali się, siedziby i tak dalej. Na no, związku z tym bez żalu pożegnałem się i zacząłem przygotowywać ten film. Oczywiście mając za sobą doświadczenia z Lisiczki było trochę łatwiej. Był zespół animatorów, który, któryśmy przeszkolili. No i zaczęło to się że tak powiem, rozwijać. Powstał ten film. Nawet tam podobał się, nie wiem, jaki net zdobył chyba któreś miejsce, jeżeli chodzi, bo, to, bo wtedy szkoły na to chodziły, także wiadomo, frekwencja była, nie był to taki film, który, to, którym się chciał chwalić. Ale było to rzeczywiście doświadczenie i, i no, w tym naszym studio rzeczywiście powstał, coś takiego, to myślę, to było dosyć szybko nawet. bo… Wiem, że Bielską, które ma doświadczenia w filmach, robiło pewne metrażowe. Robili Kopernika 3-4 lata, myśmy o wiele wcześniej, to znaczy szybciej zrobili. Później, po, po tym, jak gdyby, powiedzmy, pseudo sukcesie, powstał drugi powrót Kierolestwo Zielonej Polany. No to już te zrobiłem wtedy z Longinem, bo mi się samemu nie chciał, poza tym miałem obowiązki na akademii. Wracamy na akademię. No później na akademii była, był taki czas. Jasiu Janciak wyjechał do Szwajcarii. On dostał tam propozycję dokończenia witraży, który zaczął Mehofer w Friburgu. No i w związku z tym, że tu się zaczęło y, y, dziać to, co się działo, zostałem sam na tej akademii. Pomagał mi taki kolega Oczko. Ale to był czas, kiedy powstała Solidarność. No i z, z, zaczęła się właściwie taka walka to mi się bardzo nie odpowiadało, polityczna, co chwilę były zebrania, na które musiałam chodzić, bo prowadziłem pracownię. Nienawidziłem, do dzisiaj do nienawidzę i nie widziłem rad wydziału, bo tam się o niczym tylko po prostu opowiada, klepie, nic z tego nie wynika. I to trwało przez cały ten rok Solidarności. Podjazdy personalne na różnych ludzi, rozgrywki, no, no było to... Ja byłem, byłem się cały czas potwornym sympatykiem Solidarności i tego, ale nie wyobrażałem sobie, że można takie bagno robić. No, obrzydliwe historie kolegów, którzy się znali, byli tak, takie, anonimowo oczywiście, pisali się, pisało się różne i to się na Radzie Wydziału odczytywało, te zarzuty stawiane. Okropne. No i później oczywiście był stan wojenny, szkoła nie funkcjonowała, więc… Po, poszedłem do rektora, kunca. No i mówię, że, że chciałbym wziąć kogoś do pomocy. I, I mówię, Jurka Kucie, bo on był po wypadku, mówię, no już taki y, 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 fatygowany. On mówi, no to, to sobie blokujesz y, ten awans. Ja mówię, mam tam w nosie. Poszedłem do dzieka. Na dzieka też mówi, no, lubimy Jurka, no ale wiesz, no to, to, co ty robisz? Mówi, dobrze, nikt... Tutaj... Ja mówię, nie no, wiesz, nie, mam dosyć tego chodzenia, ja się zajmuję, wiesz, maluję sobie, y, robię filmy. A Jurek, wiem, że on zawsze był tam, działał we wszystkich tych, jak tylko były, organizacja, w stowarzyszeniach, tam wszędzie. Mówi, będzie dobry. No i, i przyszedł, ale nie było zajęć, no bo był stan wojenny. No później zaczęły się te, powoli te, te, te zajęcia. Wtedy zacząłem właśnie wprowadzać te komputery do, do rejestracji, no bo to było potwornie uciążliwe y, sprawdzanie tych różnych wypociń studenckich za pomocą tej konturówki, czy na, na, na tych sinefonach, które czasami się świetlały, trzeba było to wyciągać w ciemniej, wywoływać, suszyć później na projektor, puszczać i tak dalej. No to był głobotliw. Przy edukacji to było w ogóle no, y, bardzo powoli postępował ten post, ten, 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 ten progres tych, 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 tych studentów. Prowadzenie animacji, animacji, rejestracji komputerowej potworzyło przyspieszyć niesamowicie edukację. To obserwowałem. No, ci to później oczywiście stosowali wszyscy, już później w studiach i tak dalej, tak jak mówiłem, jeździłem. I, I instalowałem. im te Amigi kupowali i, i, i to oczywiście by było świetne. Myślę, że do dzisiaj to by było bardzo dobre. No teraz są, jest taki już na, na komputery Dragon program, który to robi w jeszcze lepszy sposób. Ale to było, na tamte czasy było to znakomite. No i żeśmy tak zaczęli funkcjonować, tych, tych studentów. W międzyczasie do studia przyjęliśmy Longina, przyjęliśmy Sroczyńskiego. No i to funkcjonowało do czasu, aż przeszliśmy na Karmelicką z Huberta na Akademii. No i tam Kucia miał, nie wiem, Zaczęło się to, że no ja zacząłem robić te filmy. On się skonfliktował z Węgrzynem, skonfliktował się ze wszystkimi w studio, ze wszystkimi. A studenci przychodzili do mnie na korekty, no bo ja umiałem obsługiwać ten program, a Jurek nawet nie potrafił włączyć magnetowidu. No i to był no problem, więc wymyślił, żebym ja powstała jakaś inna pracownia. No i właściwie trochę mnie tak zostawił na lodzie, bo, bo sprzęt, który ja sprowadziłem na badania naukowe, został w pracowni, ja zostałem właśnie na lodzie. Wtedy pojawił się prezes paluch z Haby i dał mi silikona. I pracownia moja powstała na w studio, pracownia z Akademii. Tam miałem tego silikona i tam, tam prowadziłem zajęcia ze studentami. No i później y, to powstała pracownia. Y, kreacji cyfrowej. Gdzie robiono grafiki, robiono trochę motion graphic, którą zacząłem się też zajmować, bo jak się człowiek panuje trochę tych programów komputerowych, 3D czy innych, no to narzuca się, żeby to ożywić. No, no we mnie to zawsze trwało, zawsze czułem się jednym Jurgiem, który ożywia ma martwą na naturę. No i, i jak powstała, powstała Intermedia, Tiber, który był szefem Intermedia, zaprosił mnie, żebym tam Przyszedł i zrobił tą pracownię, pracownię animacji. No ja wtedy miałem takiego bardzo dobrego asystenta świetnego do dzisiaj. On teraz prowadzi na, na intermediach pracownię animacji. Najpierw jego brata Łukasza Pazere, a później Marcina Pazerę. To, to, to był fajny film, na Platyż to wziął. Jego brat Łukasz pracował przy spadaniu Bagińskiego, główną tą animację klasyczną, to on wykonał informatyk. Zresztą świetny, pracuje dla Amerykanów, no świetni ludzie. Pisałem mu recenzję zresztą do, do pracy dyplomowej. No i później na tym, na, na, tej, na, tej, na tych intermediach, no tam było dosyć, że tak powiem, podgórkę dlatego, że przychodzili ludzie, którzy nie umieli rysować, bo na intermediach nie trzeba umieć rysować. Także było to, ale niektórzy, pojawiło się kilka ciekawych osób, także że trochę było satysfakcji z pracy, reszta to trochę udawała, ale to na studiach, na wszystkich wydziałach tak jest, nawet jak na malarstwie byłem, to też udawali, że, że co. Zresztą to, to widać później po efektach, jak to jest, kto zostaje. Zdawałem na wydział malarstwa. Zostałem malarzem. Dane mi było kontynuować to, bo do, były i ku temu malarstwo nie jest tanią dziedziną. Były i ku temu środki, możliwości, no bo byłem, miałem ten, ten, ten etat na akademii, później w studio. I jednocześnie cały czas malowałem. To po prostu nie miałam jakiejś takiej dłuższej przerwy. Może miesięczna przerwa to była maksymalna. Tak jak mówię, malowałem. Jak pracowałem w studio i na akademii, to malowałem w nocy przy świetle. Równocześnie jak się pojawiły komputery i tym się zafascynowałem, bo ja mówię, zawsze mnie technologia nieprawdopodobnie do dzisiaj kupuję młodego technika. Zresztą świetna gazeta, świetne tam artykuły są. Yy, Mirosława Usinowa, który tłumaczy z różnych zachodnich tych najnowszych informacji z dziedziny fizyki. Także yy, maluję. Równocześnie jak pojawiły się komputery, ja zacząłem mówić. <laughs> zacząłem robić, uprawiać grafikę. No bo no, powstają takie no, podobające mi się i takie oczywiście no, odkrywcze i myślę nigdzie niewidoczne, nie niespotykane efekty, które mogę zrobić na, właśnie w grafice. Bo na Akademii robiłem ruchome grafiki, na litografii takie, że wyczytałem, tam ruszałem takie jakieś różne, różne historie, bo to mnie też interesowało. No, zawsze ten ruch mnie gdzieś fascynował. Fascynował mnie ruch od, od momentu, to zawsze to było marzenie malarza, żeby, żeby namalować coś w ruchu. I, i która z tych dzień mnie, mnie najbardziej y, pochłania? No, myślę, że, że teraz, może wcześniej malarstwo, ale w tej chwili równocześnie i film, i to, co mogę wykrować sobie za pomocą aparatu fotograficznego za pomocą y, komputera, za pomocą przetworzenia, za pomocą wygenerowania czegoś nowego, to, bo to no, jestem takim niespokojnym duchem i muszę cały czas coś robić. Myślę, że no, ja jestem zadowolony, y, że to się tak toczy, jak się toczy, to znaczy w tej chwili jestem spokojny, nie muszę na radę wdziału chodzić. I moją zasadą zawsze było nie przeszkadzać.